Myślę, że możemy zacząć. Nie wiem, czy dostaliście powiadomienie, którą suttę dziś będę czytał. To czwarta mowa z Majjhima Nikaya. Nazywana jest mową o bojaźni i trwodze. Bhayabhairava Sutta. To jedna z mów autobiograficznych Buddy, opisujących jego życie. W Majjhima Nikaya jest ich całkiem sporo. Wydaje mi się, że około 8, a to jedna z nich. I bardzo mi się podoba, bo dużo mówi o samym Buddzie, o tym, jak praktykował. To bardzo inspirujące, dowiedzieć się, jak ćwiczył i oczywiście zdać sobie sprawę z podobieństw, z tego, jak nasza praktyka powinna wyglądać i jak praktykował Budda. To daje nam lepsze rozeznanie, powoduje, że to, co powinniśmy wypraktykować, staje się bardziej przystępne, łatwiej do nas trafia, staje się bardziej wiarygodne. W pewnym sensie ukazuje też człowieczeństwo Buddy. Widzisz, jaki był, że był człowiekiem, ty też jesteś człowiekiem, więc to przykład do naśladowania. I jest to inspirujące pod wieloma względami. W każdym razie to Bhayabhairava Sutta, mowa o bojaźni i trwodze. A idzie to tak. Oto, com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Savatthi, w klasztorze Anathapindiki, w Gaju Jeti. W tym czasie Brahmin Jano Soni przybył do błogosławionego. Przybliżywszy się do błogosławionego, przywitał się. Po przywitaniu i wyrażeniu szacunku spytał o zdrowie, a następnie usiadł z boku. Siedząc obok, Brahmin Jano Soni rzekł do błogosławionego: Przyjacielu Gotamo, synowie szlachetnych rodów opuszczają swe domy, stając się tymi, którzy wywędrowali z domu w bezdomność. Robią tak ze względu na wiarę w mistrza Gotamę. Mistrz Gotama jest dla nich przewodnikiem. Mistrz Gotama jest dla nich wielką pomocą. Mistrz Gotama jest ich doradcą. Ludzie ci robią to, co mistrz Gotama. Podążają za tym, co w nim dostrzegli. Tak jest, Braminie, tak jest, Braminie. Synowie szlachetnych rodów opuszczają swe domy, stając się tymi, którzy wywędrowali z domu w bezdomność. Robią tak ze względu na wiarę we mnie. Jestem dla nich przewodnikiem. Jestem dla nich wielką pomocą. Jestem ich doradcą. Ludzie ci robią to, co ja. Podążają za tym, co we mnie dostrzegli. Tak więc to jest wstęp. Jedno słowo tutaj może wprowadzać w błąd. Chodzi o określenie przewodnik. W palijskim to pubanga, co dosłownie znaczy ktoś, kto idzie z przodu. Jak to można przetłumaczyć? To prekursor albo zapowiedź, znak, że coś się dopiero pojawi. To idea, że Budda był pierwszy, a my możemy za nim podążać. Czyli to przewodnik w tym zawężonym znaczeniu, a nie w wielu pozostałych znaczeniach tego słowa. Brahmin Jano Soni bardzo często pojawia się w suttach. Przypuszczalnie był jednym z wysoko postawionych brahminów w tamtym czasie i jednocześnie oddanym wyznawcą buddyzmu. Bardzo często występuje w suttach jako ten, który przychodzi do Buddy, żeby zadawać pytania. Mówi on: Niełatwo być zadowolonym, przyjacielu Gotamo, w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Nie jest łatwe przebywanie w odosobnieniu, nie jest przyjemne bycie samemu. Można by pomyśleć, że mnich, który nie ma odpowiedniej miary skupienia, w lasach może postradać rozum. Tak jest, Braminie. Tak jest, Braminie. Niełatwo być zadowolonym, Braminie, w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Nie jest łatwe przebywanie w odosobnieniu, nie jest przyjemne bycie samemu. Można by pomyśleć, że mnich, który nie ma odpowiedniej miary skupienia, w lasach może postradać rozum. I oczywiście słowem opisującym samadhi jest skupienie, ale inaczej, przypuszczalnie lepiej, można by to przetłumaczyć jako nieporuszenie. Nieporuszenie to dobre tłumaczenie. Ponieważ słowo skupienie niesie ze sobą znaczenie wkładania wysiłku w koncentrowanie się na obiekcie, podczas gdy nieporuszenie to po prostu odczuwanie spokoju. Dlatego to dobry sposób tłumaczenia tego słowa. I naturalnie, częstym tematem w suttach jest myśl, że życie w lesie jest dość niebezpieczne, jeśli wybierzesz się tam sam i będziesz przebywał w pojedynkę, bez faktycznego przygotowania do życia i praktykowania w takim miejscu. To może to doprowadzić do szaleństwa. Jest o tym wiele historii, ale słyszałem o ludziach, którzy wybierali się w ten sposób sami do lasu i stawali się nieco osobliwi, po prostu dlatego, że to bardzo trudne, jeśli nie masz bardzo solidnego przygotowania.
W Anguttara Nikaya jest fajna sutta, w której czcigodny Upali, będący głównym uczniem od spraw Winaj, był znawcą reguł monastycznych, idzie do Buddy i prosi o coś, o co w suttach regularnie prosi sporo mnichów i mniszek. Czy mógłbyś dać mi krótkie pouczenie, które będzie przydatne w odosobnieniu, żebym mógł według tego praktykować? I Budda mu odpowiada, pamiętajcie, że to jeden z głównych uczniów i ekspert w Winaji. Poczekaj, Upali, zostań w zgromadzeniu, to dla ciebie dobre. Tylko wtedy, gdy dostrzeżesz cztery dżany, cztery stany właściwego skupienia, samma samadhi, powinieneś odejść w odosobnienie. To jest podobne do koncepcji w naszym fragmencie, mówiącym, że tylko gdy masz naprawdę solidne przygotowanie, możesz iść do dżungli, żeby praktykować w samotności. To bardzo trudna sprawa i w zasadzie tylko kiedy masz taką stabilność umysłu, która pochodzi z głębokich stanów samadhi, ze stałości wewnętrznej, wtedy możesz pójść. Trzeba do tego ostrożności, nie można tego traktować lekko. O tym jest tu mowa. Budda kontynuuje. Ja także, Braminie, przed samoprzebudzeniem, gdy byłem nieprzebudzonym bodhisattą, tak uważałem. Niełatwo być zadowolonym w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Nie jest łatwe przebywanie w odosobnieniu. Nie jest przyjemne bycie samemu. Można by pomyśleć, że mnich, który nie ma odpowiedniej miary skupienia, w lasach może postradać rozum. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i bramini, których działania cielesne są nieoczyszczone, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką są nieoczyszczone działania cielesne, tacy szacowni pustelnicy i bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że moje działania cielesne są nieoczyszczone, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ moje działania cielesne są oczyszczone. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, mając oczyszczone działania cielesne. Tak, Braminie. Widząc, że moje działania cielesne są oczyszczone, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Więc tu mamy bodhisattę, Buddę przed przebudzeniem, który zastanawia się nad życiem w lesie i wygląda na obawiającego się, że to może go przerosnąć. Pyta sam siebie, jakie warunki trzeba spełniać, żeby z powodzeniem żyć samotnie w lesie. I pierwszym warunkiem, który wymienia, jest konieczność oczyszczenia działań cielesnych. Dlaczego to pomaga? Dlaczego tu jest powiedziane, że jeśli twoje działania cielesne są oczyszczone, to nie odczuwasz bojaźni i trwogi? Myślę, że większość z nas tak ma. Jeśli pójdziecie samotnie daleko w las, zwłaszcza w nocy, i usłyszycie dziwne odgłosy, to bardzo łatwo poddacie się rosnącemu strachowi. Z pewnością może się to przydarzyć większości z was. Tak więc dlaczego oczyszczanie działań cielesnych faktycznie temu przeciwdziała? Jak będziecie mogli się przekonać w trakcie lektury, wszystkie następne czynniki wymieniane przez Buddę będą wiązały się z czystością, moralnością, sila, z dobrym charakterem. Dlaczego wykształcenie dobrego charakteru pomaga pokonać bojaźń i trwogę, gdy przebywasz samotnie w lesie? Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że człowiek, którego działania cielesne są czyste, który ma czyste serce i jest życzliwy oraz moralny, chodzi naturalnie również o czystość umysłu, nie tylko czystość mowy lub uczynków cielesnych. Im bardziej jest moralny, tym mniej ma poczucia własnego ja. A to poczucie bardzo często jest źródłem lęku, gdy sytuacja robi się przerażająca lub gdy coś się stanie, bo ja jest czymś, co zawsze musi się chronić, bo czuję się zagrożony.
bo całe jego jestestwo jest zagrożone. Ta opresja jest na zewnątrz ciebie. Gdy masz poczucie ja, to wtedy się trzymasz czegoś, co jest wewnątrz, przywiązujesz do tego. A gdy coś temu zagraża, wtedy oczywiście pojawia się niebezpieczeństwo, że stracisz coś najcenniejszego. Przykładowo, postradanie rozumu jest dla ciebie tak przerażające, bo to popadnięcie w szaleństwo, zwariowanie. A to byłaby największa strata, gdyż oznaczałaby utratę poczucia ja. Rzecz jasna, chodzi o poczucie ja nie tylko w znaczeniu psychologicznym. Obejmuje ono także wszelki dobytek. Dotyczy posiadania, związków z innymi ludźmi. Wszystkiego, co masz i co może być zagrożone w tej niebezpiecznej sytuacji. Wszystko to zawiera się w poczuciu ja. Tak więc bojaźń i trwoga mogą wzrosnąć, jeśli któraś z tych rzeczy będzie zagrożona. Tak więc strach. Myślę, że możecie zaobserwować to we własnym życiu. Możecie zauważyć, jak lęk zawsze rośnie jako konsekwencja przewidywania jakichś przyszłych niebezpieczeństw. Przewidywania, że wydarzy się coś, co odbierze wam waszą własność. Kogoś z rodziny, związek, cokolwiek, co uważacie za wasze lub odnoszące się bezpośrednio do was. Możecie się obawiać, że wasze ciało zostanie zranione lub, co gorsza, umysł zostanie zaburzony. Tym jest właśnie strach. W jakiś sposób jest powiązany z poczuciem ja lub z posiadaniem czegoś. Ponieważ im bardziej się oczyścisz, tym masz mniej skażeń. Pamiętajcie, że zanieczyszczenia umysłu zawsze są funkcją ja. Przyczyną tego, że mamy zanieczyszczenia, jest poczucie ja. Gdy się usunie ja, zanieczyszczenia stopniowo ustępują i znikają. Tak więc poprzez oczyszczanie siebie usuwasz ogromną część poczucia ja. I z tego powodu zaczynasz się czuć bezpieczniej w lesie, w okolicznościach, o których tu mowa. Dlatego uważam, że ta długa lista skażeń umysłu pokazuje, że im mniej masz zanieczyszczeń, tym lepiej się czujesz w takiej sytuacji. Kolejnym aspektem, który pojawia się na liście poniżej, najpierw mamy tu listę zanieczyszczeń, a następnie kwestii takich jak energia, uważność i skupienie. To wyliczenie jest trochę inne, bo nie dotyczy skażeń, tylko mocy umysłu. Prawdopodobnie rozpoznajecie te rzeczy: uważność, skupienie i mądrość. I jeszcze wysiłek. To 4 z 5 indriya, czyli zdolności duchowych. Omówię je, gdy dojdziemy do tego później. To alternatywne spojrzenie na sposób rozwijania się bojaźni i trwogi i na to, z jakiej przyczyny nie dochodzi do ich rozwoju. W każdym razie to pierwsze zanieczyszczenia i przejdę teraz do następnych. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i Bramini, których działania mowy są nieoczyszczone, działania umysłowe są nieoczyszczone, sposób życia jest nieoczyszczony. Gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest nieoczyszczony sposób życia, tacy szacowni pustelnicy i Bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że mój sposób życia jest nieoczyszczony, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ mój sposób życia jest oczyszczony. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, mając oczyszczony sposób życia. Tak, Braminie. Widząc, że mój sposób życia jest oczyszczony, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Nie wspomniałem o jednej sprawie, która jest dość interesująca. Tutaj mamy bodhisattę przed przebudzeniem. Nazywa siebie szlachetnym. W języku palijskim to słowo brzmi Arya. Zazwyczaj w suttach ten wyraz jest używany do określenia Buddy po tym, jak osiągnął przebudzenie. W rzeczywistości oznacza kogoś, kto osiągnął któryś stopień przebudzenia. Tak więc interesujące jest tutaj, że Budda stosuje ten termin inaczej, niż zazwyczaj się go rozumie, czyli jako określenie kogoś po przebudzeniu. Można to rozumieć na różne sposoby. Jedno wyjaśnienie jest takie, że to dlatego, że mowa tu o doświadczeniach sprzed przebudzenia. Te same słowa mają inne znaczenie, gdy dotyczą okresu przed przebudzeniem i po nim. To naturalne, bo Budda posługiwał się ówczesnym językiem Indii, a po przebudzeniu powszechnie używanym słowom nadawał nowe znaczenia.
Na przykład słowo arahant już istniało, a on nadał mu inne znaczenie. Sporo było takich słów, dżana. Była cała gama słów, którym nadawał nowe znaczenia. Jedną z możliwości jest, że ten wyraz użyty jest tutaj w znaczeniu sprzed przebudzenia, a po przebudzeniu Arya zaczęło oznaczać wchodzącego w strumień albo kogoś na jeszcze wyższym z 4 stopni przebudzenia. Inną możliwością jest to, że czasami w suttach dość elastycznie używa się słów, więc Arya może odznaczać się tą wszechstronnością, szerszym zakresem znaczeniowym. Ale są tu jeszcze pomniejsze kwestie, które są dość interesujące, gdy się spojrzy na sutty całościowo. Tak? On nie mówi, że jest oczyszczony, mówi, że ma skupiony umysł. Myślę, że to trochę co innego. Wydaje mi się, że gdy mówisz o oczyszczeniu przez skupienie, masz na myśli, że osiągnął wszystkie dżany i samadhi. Ale sądzę, że tutaj chodzi o niższe stany umysłu i że nie miał na tym poziomie jeszcze pełnej wiedzy o dżanach. Tak można pomyśleć, chociaż bardzo trudno dokładnie określić, o co dokładnie chodzi i jaka była kolejność. Wrócę do tego później i zobaczymy. Potem kontynuuje wymienianie innych zanieczyszczeń umysłowych. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i Bramini, którzy przeszywani są porządliwością i potem zastanawia się nad swoim stanem, nie jestem porządliwy, którzy mają gniew w sercach i umysły przepełnione okrutnymi myślami. Mam serce wypełnione miłującą dobrocią, którzy poddali się przewlekłemu odrętwieniu i ospałości. Zanikły u mnie odrętwienie i ospałość, którzy mają poruszone, niespokojne umysły. Mam uspokojony umysł, którzy odczuwają niepewność i mają wątpliwości. Przekroczyłem wątpliwości. Oczywiście te 5 składników wyliczenia, które możecie od razu rozpoznać, to 5 przeszkód. I naturalnie mówimy tu znowu o zanieczyszczeniach umysłu, tak jak w wypadku pierwszych 4 czynników. Interesująca sprawa, bo sprawdziłem też chińską wersję tej sutty i nie ma w niej wymienionych 5 przeszkód, więc możliwe, że pierwotnie nie było ich tu. Trochę nadmiarowe jest wymienianie tu 5 przeszkód, ponieważ poprzedzający fragment mówił o nieoczyszczonym i oczyszczonym umysłowym działaniu, które naturalnie zawiera też 5 przeszkód. Więc to może być późniejsza wersja. Nie będę się teraz zagłębiał w szczegóły, bo to nie ma większego znaczenia. Następnie wymieniane są kolejne zanieczyszczenia. Ci pustelnicy i bramini, którzy wywyższają siebie i pogardzają innymi. Nie wywyższam się i nie pogardzam innymi. Którzy są zlęknieni, struchlali, nie jeżą mi się włosy ze strachu. Którzy chcą osiągnąć zysk, poważanie i sławę. Niewiele mi potrzeba. Tak więc takie tu mamy zanieczyszczenia i można zauważyć, że zwłaszcza te końcowe związane z wywyższaniem siebie i pogardzaniem innymi albo pragnieniem bycia poważanym i sławnym mają wiele wspólnego z ja, bo określają, kim jesteś i jaki jesteś. Znowu tu widać, tak jak już wspominałem, że źródłem problemu z bojaźnią i trwogą zawsze jest ja. I ten konkretny czynnik sprawia, że ujawnia się to bardzo wyraźnie. Ja czuję się prawdopodobnie zagrożone w niebezpiecznej sytuacji. Kiedy czujesz, że jesteś na łasce uwarunkowań zewnętrznych, to oczywiście jest przerażające. To konkretne odczucie, które tworzysz, jest mechanizmem wbudowanym niejako w twoje poczucie siebie jako osoby. Ostatni czynnik, czyli chęć osiągnięcia poważania i sławy. To w palijskim Labha Sakkara Siloka. Bardzo ważny zestaw 3 elementów pojawiających się często w suttach. Budda zawsze przed nimi ostrzegał, szczególnie mnichów, bo są one bardzo, bardzo szkodliwe dla prowadzenia dobrego życia duchowego.
Rzecz jasna, nie chodzi o poważanie i sławę same w sobie, tylko o to, jak się do nich odnosisz. To tutaj bardzo istotna kwestia. Naturalnie, jeśli masz z nimi często do czynienia, to czasem trudno o zdrowe podejście. Te zagadnienia się nakładają. To, jak dużym cieszysz się poważaniem i jak się do tego odnosisz. To bardzo ważne kwestie. Budda powiedział, że nawet gdy jesteś wchodzącym w strumień, nawet gdy jesteś arahantem, te dwa czynniki mogą szkodzić, ponieważ odwiedza cię dużo ludzi. Chodzi o to, że na przykład nie możesz medytować, nie możesz cieszyć się samotnością albo dżanami. I z tego powodu to jest naprawdę niekorzystne. W niektórych przypadkach sam Budda mówił, że wolałby żyć w samotności, niż wciąż mieć wokół siebie tylu ludzi. Tak więc to bardzo ważne aspekty ścieżki. W Samyutta Nikayi jest cały rozdział zatytułowany Labha Sakkhara Samyutta, mówiący o niebezpieczeństwie tych kwestii. Jeśli mielibyście ochotę to poczytać, zaskoczy was, jakiego mocnego języka używa Budda, mówiąc o tych konkretnych zjawiskach. Oczywiście cała historia Devadatty, teraz gdy tak o tym myślę, jest o kimś, kto był przez to rozpraszany, głównie przez poważanie i sławę. Zwłaszcza, że był pewien król, który okazywał mu szacunek. Okej, więc to były zanieczyszczenia, a teraz przejdę do innych aspektów umysłu i o nich przeczytam. Potem mówi tak. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i Bramini, którzy nie mają zapału, mają niewielką energię, wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Ja mam inicjującą energię, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych, którzy mają rozproszoną uważność i brak przejrzystego pojmowania. Ja ustanowiłem uważność, którzy mają niespójny, zbłąkany umysł. Ja osiągnąłem skupienie. Tak było i ze mną, Braminie. Ci pustelnicy i Bramini, którzy są nierozumni i przyćmieni, gdy przebywają w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, z powodu ułomności, jaką jest nierozumność i przyćmienie, tacy szacowni pustelnicy i Bramini wywołują w sobie niezdrową bojaźń i trwogę. Nie jest jednak tak, że jestem nierozumny i przyćmiony, gdy przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych, ponieważ osiągnąłem mądrość. Tak jak inni szlachetni, przebywam w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych po osiągnięciu mądrości. Tak, Braminie. Widząc, że osiągnąłem mądrość, znalazłem ogromne ukojenie w pozostawaniu w ostępach leśnych. Te czynniki tutaj nieznacznie się różnią od poprzednich, które koncentrowały się na zanieczyszczeniach, a te dotyczą właściwości umysłu. I tak jak wcześniej wspomniałem, są to 4 z 5 zdolności duchowych wymienianych w suttach. Ale dlaczego właściwie te zdolności pomagają w przezwyciężeniu bojaźni i trwogi? Odpowiedź wiąże się z tym, że są określane mianem zdolności. A co to oznacza? Są nazywane również mocami, to dokładnie ten sam zestaw co moce. Są mocami umysłu. W suttach znajdują się fragmenty, gdzie na przykład uważność jest porównywana z panowaniem nad innymi dhammami, innymi cechami. Mówiąc inaczej, kiedy masz sati, to tak jakbyś rządził, miał kontrolę. Nie jesteś wtedy wodzony za nos przez zanieczyszczenia, przez bodźce zewnętrzne. Uważność daje ci koncentrację i czujesz, że panujesz nad życiem, nad umysłem. Nie będziesz dłużej popychany w różne strony. Oczywiście jednym z powodów, dla których czujesz się bezpiecznie, gdy jesteś uważny i przebywasz samotnie w lesie, jest poczucie wewnętrznej niezależności i siły, bo nie dajesz się łatwo wodzić za nos zewnętrznym bodźcom, łącznie z bojaźnią i trwogą, wywołanymi zagrożeniami czyhającymi w lesie. A to staje się jeszcze bardziej... Właściwie to zapomniałem o energii. Energia należy do tego samego rodzaju czynników. Rozwija się, to widać w 4 rodzajach właściwego wysiłku na 8-rakiej ścieżce, dzięki czystości umysłu. Więc znów, to ta energia daje ci poczucie niezależności. To jedna z mocy, naturalna energia umysłu, wzrastająca jako konsekwencja jego oczyszczania. Następnie mamy skupienie, czyli samadhi, które jest jeszcze potężniejsze.
W tej samej sutcie, do której wcześniej się odwoływałem, nie wiem, czy teraz sobie przypomnę, ale myślę, że jest powiedziane, że Samadhi stoi na czele wszystkich rzeczy. Ponownie, ideą tutaj jest to, że jeśli masz tę zdolność albo moc Samadhi, jesteś niesamowicie potężny wewnętrznie. Masz wewnętrzną siłę, która sprawia, że czynnikom zewnętrznym bardzo trudno na ciebie wpłynąć. Gdy jesteś bardzo skupiony, gdy czujesz się jak w domu, to jesteś silny i wolny od tych wszystkich zewnętrznych wpływów. Tak więc Samadhi kieruje wszystkimi dhammami i to daje poczucie niezależności. Jesteś wolny od wszystkich innych rzeczy. Masz poczucie wolności w życiu, gdy podążasz w kierunku, w jakim chcesz, nie podlegając zewnętrznym problemom oraz zanieczyszczeniom. I naturalnie, na koniec mamy najwyższą z pięciu duchowych zdolności – mądrość. Wspomniałem wcześniej o pięknej sutcie w Indriya Samyutcie, która mówi o zdolnościach i o tym, że gdy już wzbudzisz mądrość, wtedy zjawią się też pozostałe cztery zdolności, ponieważ mądrość jest tym, co utrzymuje je razem. Rzecz jasna, chodzi tu szczególnie o mądrość Aryów, czyli o cztery poziomy przebudzenia. Kiedy już je osiągniesz, zyskujesz coś w rodzaju platformy, na której możesz stać w określonym miejscu. Nie możesz spaść z tego poziomu. To podtrzymuje inne zdolności i nie można ich już tak naprawdę utracić. Od kogoś, kto jest szlachetnym, oczekuje się, że będzie miał bardzo stabilny samadhi, bardzo stabilną uważność. Potem można poznać, czy ktoś rzeczywiście ma osiągnięcia na ścieżce, a także, oczywiście, jednocześnie widać tę spójność w moralności i innych czynnikach. To sprawia, że czujesz się skupiony, że czujesz wewnętrzną siłę. I z tego powodu wiesz, że gdy pójdziesz do lasu, nie będziesz już bezbronny, bo masz siłę umysłu, biorącą się z tych zdolności. Zatem widać tu dwie strony. Pierwsza to zagrożenie zanieczyszczeniami. Ma w nich źródło bojaźń i trwoga, pochodzącymi z ja. Dzięki oczyszczaniu siebie zmniejszasz poczucie ja, a wtedy jesteś mniej przerażony, gdy idziesz do lasu. A druga to rozwijanie siły umysłu, szczególnie dzięki uważności oraz samadhi, a następnie mądrości. Czujesz wtedy, że nie jesteś tak bezbronny wobec zewnętrznych czynników. Okej, następnie Budda kontynuuje. Tak było i ze mną, Braminie. Doprawdy, bywają wyznaczone wyjątkowe noce 14 i 15 dnia co dwa tygodnie oraz 8 w połowie faz księżyca. Co gdybym w czasie takich nocy jak te przebywał w miejscach spoczynku budzących grozę i podnoszących włosy na głowie, takich jak uroczyska w parkach, uroczyska w lasach, uroczyska pod drzewami, tak by się przekonać, czym jest bojaźń i trwoga. Tak więc, Braminie, w późniejszym czasie, w wyznaczone wyjątkowe noce 14 i 15 dnia co dwa tygodnie oraz 8 w połowie faz księżyca, w noce takie jak te przebywałem w miejscach spoczynku budzących grozę i podnoszących włosy na głowie, takich jak uroczyska w parkach, uroczyska w lasach, uroczyska pod drzewami. Gdy tam przebywałem, Braminie, dzika zwierzyna podchodziła, paw zeskoczył z gałęzi, wiatr ruszał liśćmi. Tak było i ze mną, Braminie. Doprawdy zbliża się do mnie bojaźń i trwoga. Tak było i ze mną, Braminie. Co mnie przyciąga do przebywania w strachu? Tak jak to bywa, gdy podchodzi do mnie bojaźń i trwoga, co by było, gdybym tak jak jestem, mógł okiełznać bojaźń i trwogę? Tutaj znowu mamy opis, jak Budda sprawdza granice swoich możliwości. W dużej mierze przezwyciężył już bojaźń i trwogę, ale chce sprawdzić swoje granice, więc znajduje coś, co przypuszczalnie w tamtych czasach było najbardziej dostępnym miejscem wzbudzającym strach, a były to świątynie. Pewnie były brane pod uwagę jako miejsca, które nawiedzane są przez duchy i zjawy. To pewnie też jeden z powodów, dla których były tak inspirujące. Ludzie chodzili tam, żeby składać ofiary duchom. I oczywiście przebywanie tam w nocy było wyjątkowo przerażające. Jeśli pojedziecie na przykład do Tajlandii, ja nigdy tak naprawdę tam nie mieszkałem, ale Ajahn Brahm zawsze opowiada, że mnisi w Tajlandii bardzo, bardzo boją się iść w nocy do miejsc pochówku albo miejsc kremacji, ponieważ myślą, że tam właśnie przebywają duchy, więc jest tam bardzo niebezpiecznie.
Nawet Ajahn Chah, wielki mistrz medytacji, bardzo się bał takich miejsc. Krąży historia o nim, że też tak zrobił, specjalnie, żeby poddać się próbie strachu, sprawdzić, czy pokona lęk. Tak samo jak robi tutaj Budda. Może zainspirowała go ta sutta, nie wiem, ale poszedł na cmentarz. I ze sposobu, w jaki o tym później opowiadał, jasno wynikało, że był wtedy skrajnie przerażony. Podejrzewam, że tu chodzi o ten sam pogląd, że w świątyniach są różne widma i duchy, co czyniło te miejsca strasznymi w tamtych czasach. I jest tu też mowa o wyjątkowych nocach 14 i 15 dnia miesiąca co dwa tygodnie oraz 8 w połowie faz księżyca. Chodzi rzecz jasna o noce uposaty, czyli pełnię, nów oraz noc, gdy widać połowę księżyca 8 dnia. Te dni święci się do dziś w wielu krajach buddyjskich na całym świecie. Tak więc Budda idzie w takie miejsce i myśli, doprawdy zbliża się do mnie bojaźń i trwoga. A potem mówi sobie, że zamiast wyczekiwać bojaźni i trwogi, powinien je poskromić, utrzymując tę samą pozycję, w której jest, gdy nadejdą. Zatem znowu, Budda jest w takim miejscu, żeby się oczyścić z resztek zanieczyszczeń. I właśnie o to w tym chodzi. A dalej jest tak. Tak też braminie, gdy chodziłem w tej z powrotem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie stawałem, nie siadałem, nie kładłem się, dopóki chodząc w tej z powrotem, nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Tak też braminie, gdy stałem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie chodziłem w tej z powrotem, nie siadałem, nie kładłem się, dopóki stojąc, nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Tak też braminie, gdy siedziałem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie kładłem się, nie stawałem, nie chodziłem w tej z powrotem, dopóki siedząc, nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Tak też braminie, gdy leżałem, podchodziła do mnie bojaźń i trwoga, ale nie siadałem, nie stawałem, nie chodziłem w tej z powrotem, dopóki leżąc, nie okiełznałem bojaźni i trwogi. Właściwie, co to tutaj znaczy okiełznać bojaźń i trwogę? Myślę, że nie oznacza to odpychania ich albo tłumienia za pomocą siły woli. Sądzę, że wręcz przeciwnie. Budda próbuje się dowiedzieć, jaki rodzaj subtelnych zanieczyszczeń może jeszcze pozostawać w sercu. Po tym, jak usunąłeś najpoważniejsze zanieczyszczenia, czy zostały jeszcze jakieś subtelniejsze? To interesujące, gdy się porówna ten fragment z Upakilesa Sutta, Majjhima Nikaya 128. Bo tam Budda również mówi o okresie bezpośrednio poprzedzającym przebudzenie. Mówi o wszystkich lekkich skalaniach w umyśle, które musiał pokonać, żeby przebudzenie stało się możliwe i żeby móc osiągnąć samadhi. I myślę, patrząc na ułożenie analogii w tej sutcie, że jest całkiem prawdopodobne, że mowa tu o bardzo łagodnych zanieczyszczeniach, przez które nadal istnieje poczucie ja. Nadal jest coś narażonego na bojaźń i trwogę. Dzięki pokonaniu zanieczyszczeń i zobaczeniu z mądrością, że są przyczyną problemu, przezwycięża bojaźń i trwogę. Tak więc znowu, to mądrość i pokonanie zanieczyszczeń jest tu głównym problemem. Następną kwestią wpisującą się w ten wątek jest to, że potem Budda zdecydował się praktykować dżhany. A jak wiemy z innych autobiograficznych sutt, w których je praktykował, potem osiąga przebudzenie. Zatem może tu chodzi o to, że poskramia ten ostatni aspekt ja, czyli sankharę, wykonawcę, działanie wewnętrzne, próbujący zawsze mieć kontrolę, próbujący wszystko utrzymywać razem, upewniający się, że umysł zachowuje się w ten, a nie inny sposób. I oczywiście tak długo, jak masz to poczucie wewnętrznego wykonawcy, ten wykonawca to bardzo ważna część ja, bo czujesz, że masz kontrolę i kierujesz życiem w określony sposób. Myślę, że rolą, jaką prawdopodobnie to tutaj odgrywa, jest uświadomienie sobie, że ten wykonawca, ta sankhara, cetana, intencja jest jednym z niebezpieczeństw, ponieważ sprawia, że czujesz się podatny na atak. To poczucie sprawowania władzy, bycia wykonawcą, jest równoznaczne z podatnością na zagrożenia, bo poczucie ja
jest chwytane przez wykonawcę. Kiedy myślisz, że masz kontrolę, zawsze może pojawić się coś innego, co rzuci ci wyzwanie i odbierze kontrolę, więc naturalnie poczucie ja jest wtedy podważane. To jest moje rozumienie tej sutty. Ale myślę, że to sensowne, biorąc pod uwagę kontekst. I zdecydowanie fragment o zanieczyszczeniach się tu broni, bo podobnie jest w innych suttach. Następnie Budda kontynuuje. Są także, o braminie, pewni pustelnicy i bramini uznający noc za dzień, uznający dzień za noc. Powiadam, że ci pustelnicy i bramini tkwią w ułudzie. Ja, braminie, uznaję noc za noc, uznaję dzień za dzień. Właściwie by mówiono, powiadając o kimś tak, niepodlegająca ułudzie istota w świecie powstała dla dobrodziejstwa wielu, dla szczęścia wielu, współczująca światu, aby korzyść, dobrodziejstwo i szczęście dewom oraz ludziom dała. Właściwie by mówiono, powiadając tak o mnie. Tutaj pojawia się pytanie, co Budda ma na myśli? To trochę dziwne, kiedy tak czytasz, że istnieją bramini i pustelnicy, którzy postrzegają dzień jako noc i noc jako dzień. Czy to ma znaczenie dosłowne czy metaforyczne? Myślę, że to prawdopodobnie metafora, która oznacza, że postrzegasz rzeczy jako odwrotność tego, czym naprawdę są. I rzecz jasna odnosi się to często do tego, co w języku palijskim w suttach nazywane jest vipalasu, czyli wypaczeniem rozumienia. W szczególności odnosi się to do wiedzy, bo widzisz nietrwałe jako trwałe. Widzisz to, co nie ma ja, jako mające ja. Postrzegasz coś jako piękne, gdy tak naprawdę to nie jest piękne i tym podobne. Więc o to prawdopodobnie chodzi. Myślę zatem, że to tylko metafora. Budda mówi, powodem, dla którego podążałem właściwą ścieżką i osiągnąłem przebudzenie, było to, że nie podlegałem zwykłej ludzkiej ułudzie. Najważniejszy element, który oczywiście tworzy ułudę i sprawia, że utrzymuje się ona razem z tym, o czym mówi poprzednia część, to zanieczyszczenia umysłu, w szczególności przeszkody i wszelkie inne skalania, które mogą zaistnieć. To właśnie tworzy ułudę w umyśle. Istnieje fascynująca sutta. Nie wydaje mi się, by wątek ten pojawiał się w innej sutcie, w której jest mowa, że avidya, czyli niewiedza, jest powodowana, czy wspierana, albo warunkowana przez pięć przeszkód. Zatem one w zasadzie są przyczyną lub warunkiem niewiedzy. I jeśli usuniesz pięć przeszkód, naprawdę pozbędziesz się pożywki dla niewiedzy. Wtedy właśnie masz szansę na przełom. Dlatego Budda mówi, że postrzega zjawiska prawidłowo. Noc jako noc, a dzień jako dzień. Czyli w zasadzie stwierdza, że nie ma odwróconej percepcji, widzi we właściwy sposób. Wierzę, że to metaforyczny sposób mówienia, co również zdaje się potwierdzać chiński odpowiednik tej sutty, w którym jest to wyraźniejsze niż w wersji palijskiej. Zatem Budda w zasadzie mówi, że doszedł do punktu, w którym nie ma już za dużo ułudy, że została osłabiona i naturalnie, że głównym jej aspektem jest poczucie ja. To również jest tutaj uwzględnione, bo przez cały czas jest mowa o ja, co też zawiera ten konkretny akapit. Tak więc Budda tu mówi, że teraz jest gotowy na przebudzenie, ponieważ usunął te czynniki, które zmniejszają na to szansę, usunął zanieczyszczenia i to, co wzmaga ułudę i niewiedzę. A moha i avidya to problemy, jakie starał się pokonać. I dalej mówi tak. Inicjująca energia przylgnęła do mnie, braminie. Powstała niezmącona uważność. Moje ciało było uspokojone i bez poruszeń. Mój umysł stabilny i ujednolicony. To jest standardowy tekst, który pojawia się w wielu suttach. Budda mówi tu o sobie, że ponieważ zanieczyszczenia zostały przezwyciężone, to takie są konsekwencje. Uważność staje się bardzo silna.
To zanieczyszczenia przeszkadzają uważności, zgadza się? Jeśli odczuwasz pożądanie, gniew, to twój umysł podąża za nimi. A jeśli je całkowicie usuniesz, zostaje ustanowiona uważność, a umysł już nie wyrusza na ich poszukiwanie. Tak więc początkowe wyzbycie się zanieczyszczeń jest zawsze równoznaczne z posiadaniem uważności, zdolności do osiągnięcia samadhi, posiadaniem energii. Jest tu także wzmianka o uspokojeniu ciała, co jest standardową sekwencją w tym konkretnym wyliczeniu. Budda stwierdza, że ma wszystkie te czynniki i dlatego następną rzeczą jest praktyka czterech dzian. Więc potem mówi tak jak zwykle. Oddzielone braminie od przyjemności zmysłowych, oddzielone od szkodliwych stanów, wraz z przywodzącym rozpatrywaniem, jak też z utrzymywanym dochodzeniem oraz z radosnym uniesieniem i błogością, zrodzonymi z odosobnienia, osiągnąłem pierwszą dzianę i przebywałem w niej. Potem opisuję cztery dziany. Nie będę ich teraz omawiał, bo zagłębialiśmy się w to już wiele razy wcześniej. A następnie przechodzi do wspomnień o poprzednich wcieleniach. Przeczytam to szybko, bo to także już badaliśmy, ale chcę wam tylko przypomnieć, jak to idzie. Kiedy mój umysł był tak skupiony, oczyszczony, rozjaśniony, niesplamiony, uwolniony od zanieczyszczeń, elastyczny, sprawczy, stabilny i niewzruszony. Zatem tu chodzi o siłę umysłu pojawiającą się po czwartej dżanie. To wyrażenie jest używane tylko do opisania stanu umysłu po czwartej dżanie. Jest on niezwykle potężny i zazwyczaj wtedy można mieć dostęp do czegoś, co w innych wypadkach jest bardzo trudno dostępne. Chodzi na przykład o wspomnienia poprzednich wcieleń i pełne przebudzenie. Nakierowałem umysł na poznanie i przypomnienie sobie poprzednich pobytów. Przypomniałem sobie wiele poprzednich pobytów, mianowicie jedno życie, dwa życia, trzy życia, cztery życia, pięć żyć, dziesięć żyć, pięćdziesiąt żyć, sto żyć, sto tysięcy żyć. Wiele cyklów rozszerzania się wszechświata, wiele cyklów kurczenia się wszechświata, wiele cyklów rozszerzania i kurczenia się wszechświata. Tu tak miałem na imię. Byłem z takiego klanu, takiego koloru miałem skórę, takie było moje pożywienie, takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu. Tyle trwała moja egzystencja. Przeminąłem tam, umarłem, pojawiłem się gdzie indziej, tam też, tak miałem na imię, byłem z takiego klanu, takiego koloru miałem skórę, takie było moje pożywienie, takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu. Tyle trwała moja egzystencja. Przeminąłem tam, pojawiłem się tutaj. Tak różnego rodzaju cechy i szczegóły poprzednich pobytów sobie przypomniałem. Oczywiście Budda tutaj sięga pamięcią daleko, daleko wstecz. Interesującym określeniem jest tu wiele cyklów rozszerzania się wszechświata, wiele cyklów kurczenia się wszechświata. To Samvatta Kappa i Vivatta Kappa. Myślę, że w zasadzie powiedzenie świat się kurczy i rozszerza brzmi jak opis wielkiego wybuchu. I być może mowa tu o wielkim wybuchu, nie wiem, mogło tak być, ale jeśli chodzi o te palijskie słowa, to nie można powiedzieć, że znaczyły wielki wybuch. A co one właściwie znaczą? Ewolucję i jej przeciwieństwo, czyli regres albo zanik, coś w tym stylu. W nowym tłumaczeniu Anguttara Nikai, które niedługo się ukaże, Bhikkhu Bodhi tłumaczy te słowa jako ewolucja i regres, a nie rozszerzanie i kurczenie. To może się do tego odnosić, ale myślę, że bardzo niebezpiecznie jest doszukiwać się w tych starożytnych tekstach zjawisk, które dopiero zostały odkryte przez naszą współczesną naukę. Dlatego sądzę, że lepiej tu stosować bardziej neutralny język. I zgadzam się z czcigodnym Bhikkhu Bodhim, żeby zamiast tego użyć tu słów ewolucja i regres. Interesujące jest to, co mówi Budda w ostatnim wersie. Przeminąłem tam, pojawiłem się tutaj. Chodzi o to, że wspomnienia o przeszłych życiach są tu bardzo usystematyzowane. Widzisz, jak twoje życia łączą się ze sobą. Jedna rzecz warunkuje drugą. Widzisz, jak to prowadzi do tego konkretnego, obecnego życia? Więc to nie jest tylko błysk taki jak nimitta albo coś, co nagle pojawia się w umyśle.
To bardzo szczegółowa sekwencja przyczynowo-skutkowa prowadząca do teraźniejszej chwili. Wydaje się, że właśnie tym jest pamięć o poprzednich wcieleniach. Jest to więc, jak widzicie, bardzo celowa i przejrzysta sekwencja. A dalej jest ciekawy akapit podsumowujący to, o czym była teraz mowa. Budda powiedział: to była, Braminie, w pierwszej części nocy pierwsza wiedza, jaką osiągnąłem, gdy ze zniszczeniem niewiedzy wiedza powstała. Wraz z powstaniem światła ciemność zniszczyłem. Jak ten, kto niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem, tak i ja przebywałem. Tego rodzaju fragmenty, znajdujące się w wielu miejscach w suttach, są bardzo ważne, ponieważ nawet w obecnych czasach niektórzy twierdzą, że koncepcja odradzania się została do sutt wprowadzona z zewnątrz, że była częścią systemu hinduistycznego i nie była tak naprawdę autentyczną częścią przebudzenia Buddy. Ale jeśli spojrzysz tutaj na sposób opisu, to poznanie odradzania się nie jest jedyną rzeczą, jaką uzyskał Budda, bo on nazywa to rozwianiem niewiedzy, a zaraz potem przebudzeniem. Tutaj pamiętanie o poprzednich żywotach samo w sobie jest zlikwidowaniem niewiedzy, avidji. To bardzo potężne stwierdzenie i prawdziwa wiedza powstała. To jeden z trzech rodzajów wiedzy dotyczących przebudzenia, zrozumienia prawa kammy i pamięci o przeszłych życiach. Tak więc to bardzo ważny aspekt w naukach Buddy. Następnie mówi: wraz z powstaniem światła ciemność zniszczyłem. Innymi słowy, teraz widziałeś, że istnieje coś takiego jak odradzanie się. Widziałeś zakres czegoś, co my nazywamy samsarą, czyli wędrowaniem w kołowrocie. To tak, jakby nagle zapaliło się światło w pokoju. Nagle widzisz, co tam jest. Wiesz, jak sobie poradzić. Z pewnością masz obraz całości. To zrozumienie oczywiście jest bardzo ważne dla podejmowania właściwych decyzji w życiu. Wiesz, jak powinieneś żyć i czy koniec tego wszystkiego jest ważny, czy nie. Dla mnie to bardzo jasne, że to nie jest coś, co zostało przejęte z innego systemu wierzeń. Budda mówi o tym w najwznioślejszym znaczeniu, jako o czymś najbardziej istotnym w swoim nauczaniu. Zatem to jest przypomnienie poprzednich żywotów, a następnie przechodzimy do drugiej prawdziwej wiedzy. Kiedy mój umysł był tak skupiony, oczyszczony, rozjaśniony, niesplamiony, uwolniony od zanieczyszczeń, elastyczny, sprawczy, stabilny i niewzruszony, nakierowałem go na poznanie przemijania i pojawiania się istot. Niebiańskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, pojąłem, jak istoty odchodzą i pojawiają się ponownie, liche i wzniosłe, piękne i brzydkie, spełnione i błądzące we własnym działaniu. Te cenne istoty kierowały w nieodpowiedni sposób ciałem, mową, umysłem. Te cenne istoty drwiły ze szlachetnych, miały niewłaściwe poglądy, a gdy działały zgodnie z niewłaściwymi poglądami, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiały się w stanie niedoli, w błędnym, upadłym, piekielnym świecie. Te cenne istoty kierowały w odpowiedni sposób ciałem, mową, umysłem. Te cenne istoty nie drwiły ze szlachetnych, miały właściwe poglądy, a gdy działały zgodnie z właściwymi poglądami, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiały się w pomyślnym stanie, w świecie niebios. Niebiańskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, pojąłem istoty odchodzące i pojawiające się ponownie, liche i wzniosłe, piękne i brzydkie, spełnione i błądzące we własnym działaniu. Według kammy, rzecz jasna. To jest rozumienie prawa kammy i dostrzeganie, jak ono działa. Nie będę zagłębiał się w szczegóły tego zagadnienia. A potem oczywiście znowu ten potężny fragment. To była, Braminie, w środkowej części nocy druga wiedza, jaką osiągnąłem. Gdy ze zniszczeniem niewiedzy, wiedza powstała. Wraz z powstaniem światła, ciemność zniszczyłem. Jak ten, kto niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem, tak i ja przebywałem. I ponownie mamy tu jedną z fundamentalnych nauk buddyjskich.
Zrozumienie prawa kammy. Zrozumienie, że kręcisz się w kołowrocie, w górę i w dół, od jednego świata do drugiego. I ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę, że czasami ludzie rozumują w taki sposób. Skoro istnieje kamma, która jest decydującym czynnikiem dla tego, czy pójdę do złego, czy dobrego miejsca, to jedyne, co muszę zrobić, to upewnić się, że tworzę dobrą kammę, a wszystko będzie w porządku. I to bardzo dobrze, że w tym życiu zrozumiecie, jakie to ważne, ale oczywiście dlatego, że nie ma ja, nie ma też kogoś, kto niezmiennie prowadzi, kto zapewni, że zawsze będziecie tworzyć dobrą kammę. Ponieważ nie ma prowadzącego, będziecie uwarunkowywani w taki albo inny sposób i ostatecznie wpadniecie w złe towarzystwo. Będziecie obracać się w złych kręgach, poddacie się złym wpływom i zaczniecie robić głupie rzeczy prowadzące w niewłaściwym kierunku. To podstawowa i bardzo ważna kwestia koncepcji braku ja. Nie rządzisz, nie ma tu nikogo, kto zawsze będzie prowadził w dobrą stronę. Jesteś jak statek na oceanie, pozbawiony steru i dryfujący z wiatrem w różnych kierunkach. Dlatego to w pewnym sensie tak przerażające, tak straszne. To część tego, co Budda tutaj widzi. Widzi wielki kołowrót odradzania się, w którym nie ma nikogo przy sterze. Nikt tak naprawdę nie rządzi. Jest tylko dryfowanie. Góra, dół. Raz ten świat, raz tamten. I naturalnie, czasami w konsekwencji doświadcza się ogromnego cierpienia. Teraz przechodzimy do wielkiego finału tej sutty, w którym Budda osiąga trzecią i ostateczną wiedzę. Kiedy mój umysł był tak skupiony, oczyszczony, rozjaśniony, niesplamiony i uwolniony od zanieczyszczeń, elastyczny, sprawczy, stabilny i niewzruszony, nakierowałem go na poznanie usunięcia skażeń. Oto krzywda. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto przyczyna powstania krzywdy. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ustanie krzywdy. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ścieżka prowadząca do ustania krzywdy. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto skażenia. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto przyczyna powstania skażeń. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ustanie skażeń. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Oto ścieżka prowadząca do ustania skażeń. Odkryłem zgodnie z rzeczywistością. Zatem znowu jest to podobny wgląd do poprzedniego, ale tutaj jest określany raczej w kategoriach zanieczyszczeń niż w odniesieniu do czterech szlachetnych prawd. To alternatywne spojrzenie na cztery szlachetne prawdy. A potem mówi, gdy to pojąłem, gdy to dostrzegłem, umysł wyzwolił się ze skażenia, jakim jest pożądanie. Umysł wyzwolił się ze skażenia, jakim jest stawanie się. Umysł wyzwolił się ze skażenia, jakim jest niewiedza. Z wyzwoleniem pojawiło się poznanie, wyzwolenie. Odkryłem, że odradzanie zostało zakończone. Święte życie zostało dopełnione. To, co należało zrobić, zostało zrobione. Nie będzie kolejnego stawania się. Tak więc Budda opisuje, jak osiągnął stan arahanta, pełne przebudzenie. I jest to wyjaśnione za pomocą identycznych terminów w kilku innych suttach. To jego standardowy sposób mówienia o tym. I rzecz jasna jest tu, jak często podkreślam, jedna rzecz, o której dowiaduje się Budda, każdy się o niej dowiaduje, gdy osiągnie ten punkt, że narodziny zostały zakończone. Nie będzie już żadnego stawania się. To jest jedna rzecz, którą poznaje arahant. Naturalnie powód, dla którego to wie i który jest bardzo ważny, to właśnie cel buddyjskiego życia, zakończenie odradzania się. Dlatego ta wiedza jest tu tak ważna. Masz wiedzę, że doszło do zakończenia. Wiesz, że zrobiłeś to, co należało zrobić.
I wiesz, że tak naprawdę nie ma tu nic więcej do powiedzenia, poza tym, że zrozumiałeś, że odradzanie się zostało zakończone. Święte życie zostało dopełnione, odradzanie zostało zakończone. Zakończyłeś to, co powinieneś zrobić. To, co należało zrobić, zostało zrobione, więc znowu zakończyłeś określoną pracę. A potem Budda oczywiście mówi, to była braminie w ostatniej części nocy trzecia wiedza, jaką osiągnąłem, gdy ze zniszczeniem niewiedzy wiedza powstała wraz z powstaniem światła, ciemność zniszczyłem. Jak ten, kto niestrudzony, pilny i z usilnym staraniem, tak i ja przebywałem. To jest ostatnia prawdziwa wiedza. I oczywiście to ta, która naprawdę ma znaczenie. Jest wielka, bo dzięki niej nie ma już powrotu do cierpienia, zanieczyszczeń i problemów. Następnie Budda mówi, być może, braminie, pomyślisz tak, pustelnik Gotama do dziś nie jest wolny od pragnienia, niechęci i ułudy i dlatego przebywa w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Nie postrzegaj tego, braminie, w ten sposób. Widzę dwa powody, braminie, by przebywać w odległych miejscach spoczynku, w odludnych ostępach leśnych. Ze względu na własną przyjemność przebywania tam i współczucie dla przyszłych pokoleń. Po pierwsze, Budda widzi, że przebywanie w tu i teraz jest przyjemne, więc nawet dla niego, dla Arahanta, dla kogoś, kto osiągnął pełne przebudzenie, przebywanie z dala od świata jest przyjemne. W takim miejscu można łatwo osiągnąć głębokie stany samadhi i wypocząć w spokoju i samotności. To interesujące, że nawet Budda myśli w taki sposób. Nawet on woli samotność i trzymanie się z dala od tłumów. I rzecz jasna, to, że współczuje przyszłym pokoleniom, znaczy, że uznaje życie w samotności, w odosobnieniu, za drogę do przebudzenia, więc chce być przykładem dla następnych generacji mnichów, mniszek i ludzi świeckich. Dlatego chciał dać taki przykład. To jest również coś, co pojawia się w wielu miejscach w suttach i nie tylko Budda tak mówi. Coś podobnego powiedział Mahakassapa. Jeśli będę spędzał zbyt dużo czasu w miastach albo klasztorach, to nie będę dobrym przykładem dla przyszłych pokoleń, pustelników mieszkających w lasach. Więc mimo, że jestem arahantem i zniszczyłem wszystkie skazy, nadal żyję w samotności, żeby pokazać drogę do pokonania cierpienia i zanieczyszczeń umysłu. Zatem Brahmin Janusoni jest pod wielkim wrażeniem i mówi, rzeczywiście to dlatego, że mistrz Gotama jest godnym i w pełni samoprzebudzonym, ma on współczucie dla przyszłych pokoleń. Wspaniale, mistrzu Gotamo, wspaniale, mistrzu Gotamo. To tak, jakby czcigodny panie, człowiek postawił z powrotem coś, co było przewrócone, jakby odkrył ukryte, jakby wskazano drogę zagubionemu, jakby przeniesiono lampę w ciemności z taką myślą, ci, którzy mają oczy, będą widzieli wszystko wyraźnie. W taki też sposób została mi ukazana Dhamma przez Błogosławionego. Chciałbym mieć schronienie w mistrzu Gotamie, w Dhammie i w mnisie i sandze. Czcigodny mistrzu Gotamo, niech Błogosławiony traktuje mnie jako współwyznawcę, tego, który od dziś znalazł schronienie na resztę życia. To była mowa o bojaźni i trwodze. Wszyscy zadowoleni?